Partnerem programu jest Mindspace. W tym odcinku miłośnik gry o tron, fan Manchesteru United, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z mocnym backendem. Cześć Kamil. Cześć. W 2014 roku słynne słowa Jerzego Janowicza, trenujemy w szopach. Hmm. Jak ty zaczynałeś? No ja w sumie mogę się z tym utożsamić, ponieważ za najmłodszych lat w Piotrkowie nie było kortu tenisowego, w którym moglibyśmy trenować zimą, więc faktycznie w sezonem letnim mogliśmy sobie grać na kortach ceglanych. Natomiast zimą zmuszeni byliśmy. W sensie no nie tylko ja, tylko wszyscy zawodnicy z Piotrkowa jeździć po, po, po bliskich miastach, po bliskich wioskach, albo... Ale gdzie, gdzie się zamykaliście, się właśnie w przysłowiowej szopie, czy... czy najczęściej trenowaliśmy w halach gimnastycznych przy szkołach, albo mieliśmy naprawdę fajną halę w Pabianicach, ale to też już jest no, z 50 minut, przynajmniej w tamtych czasach od Piotrkowa, jeszcze najczęściej w godzinach wieczornych, były wcześniej wykupione, więc... Trzeba było naprawdę improwizować i sobie radzić, żeby dalej grać w tenisa. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj wydaje mi się, że infrastruktura tenisowa się bardzo rozrosła. Wydaje mi się, że tych hal powstaje coraz więcej. Coraz więcej miejsc do grania, moim zdaniem. Przede wszystkim zimą, bo latem zawsze wydaje mi się, że było w porządku. Nigdy nie było problemu ze znalezieniem tak, kortu. Natomiast zimą często były problemy. Nawet w większych miastach często tych kortów było niewystarczająco i zawodnicy nie mieli gdzie grać albo nie mieli gdzie grać w takim wymiarze, w jakim by chcieli, więc y, wydaje mi się, że sytuacja cały czas się rozwija i jest tych kortów coraz więcej w. w w różnych miejscach Polski. No to tak trochę od samego początku. Skąd u ciebie w ogóle wziął się ten tenis? Skąd pomysł na tenis? Tenis wziął się u mnie absolutnie z przypadku. W wieku 8 lat, jako że moja mama pracowała w szkole podstawowej w Piotrkowie i jej kolega był nauczycielem WF-u, który również dawał lekcje tenisa to no, postanowiła mnie zapisać na zajęcia do, do niego i Złapałeś bakcyla od razu. I, I tak naprawdę to był początek i gdzieś dosłownie po tygodniu treningów e, trener zorganizował taki mini turniej dla początkującej grupy. Było nas bodajże 9 osób. I wygrałem ten turniej po tygodniu, zresztą wszyscy trenowaliśmy tydzień, i wygrałem go, i gdzieś jakoś tak mi się spodobało, że chciałem więcej, więcej grać więcej, i, 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 i ten tenis został ze mną do tej pory. No właśnie, mówi się, że tenis to jest elitarny sport, elitarny w tym sensie, że no jest po prostu bardzo drogi, tak? Czy ty mogłeś sobie od początku pozwolić na, na właśnie nie wiem, jakieś prywatne lekcje, bo tutaj mówisz o, o znajomym, tak? Ale, ale jak potem to się potoczyło? No, tenis faktycznie jest bardzo kosztownym sportem. Wydaje mi się, że im bardziej jesteśmy w obecnych czasach, tym jeszcze więcej wydatków związanych z tenisem jest, bo ta wiedza przede wszystkim tenisowa się rozrasta i, i rosną zapotrzebowania. Ja tak naprawdę moi rodzice są nauczycielami, więc obalam wszelkie kalkulacje i wszelkie liczenia, ponieważ no nie było w, by nas stać na to, żeby no, stosować się do tych wytycznych. Natomiast daliśmy radę. Jestem bardzo wdzięcznym rodzicom, że poświęcili mi swoje środki swój czas, i często musieliśmy improwizować. I i jako, że nie pochodzimy z tenisowej rodziny, to to wszystko dla nas było nowe, tego wszystkiego się uczyliśmy razem, doświadczaliśmy razem i tak naprawdę wraz z, z moim rosnącym wiekiem te koszty faktycznie rosły i nie robiło się to problematyczne, ponieważ, tak jak wspomniałem, zapotrzebowanie było mimo wszystko większe. Rodzice widzieli, jak bardzo lubię grać tenisa, i nie do końca chcieli mi powiedzieć, Kamil, musisz przestać. Bo Ale były właśnie takie momenty, że os... już było tak, powiedzmy, bardzo bardzo na że w tym sensie, że brakowało gdzieś tych środków, brakowało funduszy, i, i, i może był jakiś taki okres, gdzie musiałeś na chwilę przerwać, albo było takie zagrożenie? Przerwać na chwilę, przerwałem na własne życzenie, bo już w pewnym momencie miałem dość, jak miałem 11 lat, i w sumie to rodzice głównie popchnęli mnie do tak zwanego powrotu. Nie trwało to długo, bo z 2-3 tygodnie, natomiast był taki mini-epizod. Z powodów finansowych nie było takiej sytuacji, natomiast też dzięki temu, że byłem od najmłodszych lat jednym z, lepszym, z lepszych zawodników w roczniku naszym tenisowym, to często Łapałem się na związkowe wyjazdy z naszym polskim związkiem. Dostawałeś jakieś dofinansowania Więc też z tego tytułu? Dofinansowania dopiero jak byłem starszy, ale właśnie dzięki temu, że dobrze grałem, byłem no po prostu w grupie wyjazdowej, gdzie związek finansował nam wyjazdy na turnieje z trenerem kadry. Plus jak już przyszło do rozgrywania turniejów europejskich w Europie, to. To, to, to raczej staraliśmy się wybierać bliskie kierunki, typu Czechy, Słowacja, Ukraina, Litwa, jakby bardziej te rejony, no, żeby po prostu niwelować te koszty. Niwelować koszty, pojechać w miejsca, gdzie mimo wszystko koszty samego przeżycia i dojazdu są tańsze. Wyczytałem coś takiego, że ojciec Łukasza Kubota zapożyczył się u Andrzeja Szarmacha, Iga świątek też miała problemy z finansowaniem. Rodzice Jerzego Janowicza sprzedawali swoje sklepy. A dziadek Radwański sprzedawał cenne obrazy. Czy, wy, czy twoi rodzice też tak wiele musieli poświęcać dla ciebie? Moi rodzice nic nie musieli wyprzedać dla mnie, natomiast no, przez to, że tenis faktycznie jest kosztowny, to no, musieli zaniechać jakieś tam swoje marzenia. No, między innymi odłożyli w czasie budowę domu, chociażby i. I wiele innych rzeczy, bo po prostu te środki były przeznaczane na tenis, przeznaczane na to, żebym mógł grać, i oczywiście też trzeba było żyć. Więc, no, tak naprawdę, te kilkanaście lat, jak mnie utrzymywali i wkładali pieniądze w mój tenis, to no, nie pozwalali sobie na nic innego. Wyczytałem też, że wychowanie tenisisty od szóstego roku do takiego juniorskiego, powiedzmy, 18 roku życia, to jest koszt ponad 2 milionów złotych. Bardzo możliwe. W obecnym cza czasie trzeba opłacić trenera, trzeba opłacić kort, często... No właśnie, jakie są te, jakie są te takie, powiedzmy, bo, wiesz, z takiego laickiego, albo z takiego, powiedzmy, bocznego spojrzenia, tak jak ja na przykład na to patrzę, no to dla mnie wydaje się, że to jest opłacenie trenera, kupienie rakiety, butów, stroju, nie? I to wbrew pozorom, jakbyś tak się zliczyło, to nie są jakieś duże koszty, ale, ale co właśnie jest takim największym kosztem generującym wychowanie takiego tenisisty? Generalnie i pensja trenera, i przede wszystkim opłaty za kort, bo to jednak pensja trenera trzeba zapłacić, oczywiście, ale jeszcze trzeba zapłacić za wynajem kortu, gdzie w sezonie zimowym często. No te korty są po prostu drogie, droższe, w, nie, bo one są kryte i wiesz, w zależności, kryte, ogrzewane, naświetlone, więc... A ile razy w tygodniu musisz ty trenować, tak już będąc zawodowcem? To znaczy ja trenuję codziennie i są dni, gdzie też trenuję kilka razy dziennie. No jak? ale codziennie co, idziesz rano na kort i wychodzisz wieczorem, czy to jest tak, że, nie wiem, to jest jakiś okres, typu, nie wiem, trzy godziny trenuję? Masz godzinę, dwie godziny przerwy, potem wracasz na akord, albo potem w międzyczasie, na przykład, robisz siłownię. Chodzi mi, jak wygląda taki cykl, y, cykl y, treningów, już takich zawodowych, no bo ty jesteś zawodowym tenisistą. Trochę to właśnie zależy od cyklu. Tak jak e, wspomniałeś, Naj, najczęściej trenujemy albo raz dłużej, czyli powiedzmy od 2,5 do i 3,5 godziny na raz i po południu robimy trening przygotowania fizycznego, albo mamy. Dwa treningi tenisowe, mniej więcej pierwszy około dwie godziny, drugi też półtorej, dwie i mniej więcej tak mamy wypełnione dni. I hmm. przy tym oczywiście dochodzi też trening, przygotowania fizycznego. Siedem dni w tygodniu? Całość? Nie, no na, na szczęście jeden dzień w tygodniu masz, masz mamy wolny, dzień. trzeba się zregenerować. Tak naprawdę regeneracja i odpoczynek jest równie ważną częścią całego procesu treningowego, więc staramy się o to dbać jak najlepiej. Czyli trenować wtedy, kiedy mamy trenować, i wypoczywać wtedy, kiedy możemy wy wypoczywać, żeby być przygotowanym ponownie na falę treningów, na cykl treningów. No i oczywiście na turnieje. Jak mieliśmy rozmowę z Adamem Małyszem, to on właśnie powiedział, że oni, że jakby Polacy jako piersi skoków narciarskich, właśnie jakby. Wprowadzili albo byli takimi prekursorami, no właśnie takiego podejścia bardzo profesjonalnego, typu, że regeneracja to też, jest, to też jest jeden z ważnych elementów, z ważnych elementów treningu, krótko mówiąc, tak? No bo bez regeneracji nie można pójść dalej. Wyczytałem też w jednym z artykułów, że chyba podczas jednego z turniejów, nie wiem, czy ty miałeś problem z aklimatyzacją, czy miałeś problem po prostu, z, że, że jakby nie, wy, nie, nie byłeś w stanie wy, wytrzymałościowo dokończyć meczu. Kojarzysz tę sytuację? No, miałem ich kilka w moim życiu, tak, ale nie wiem, o którą konkretnie pytasz. E, wiesz co, no bardziej mi chodzi, czy to jest coś, co się zdarzało, czy to się zdarza tenisistom często, czy to jest raczej jakiś taki przypadek, bo no wiesz, jednak wy na tym korcie grając mecze często... Często idące w godziny, no to ten organizm bardzo bardzo mocno jest zużywany. Nie? I to jest też tak, że czasem nie macie przecież nawet czasu na tą regenerację, o której wspomniałeś, bo na przykład za dwa dni już masz kolejny mecz. Często nawet następnego Często nawet następnego dnia. Często nawet poza meczami wielkoszlemowymi. No właśnie. No miałem kilka sytuacji, gdzie faktycznie wytrzymałość fizyczna i zdrowie zawiodły. Najczęściej sezon tenisowy jeździmy za pogodą i to często jeździmy do krajów typu Australia, czy Stany, czy, czy Ameryka Południowa, gdzie te warunki są naprawdę wymagające. Temper Ciężko się tak przestawiać właśnie z takiego polskiego klimatu na, na zagraniczny? Taki właśnie, tak jak mówisz, tej Stany Zjednoczone, czy Australia, czy... czy, czy Jesteśmy tutaj. do tego przyzwyczajeni, mimo wszystko jedziemy z wystarczającym wyprzedzeniem, żeby zaklimatyzować się i do czasu, i do pogody, i do... Warunków panujących w danym miejscu. Natomiast w dalszym ciągu, jeżeli temperatury sięgają no w Australii nawet 44 stopni, i w innych krajach, typu Nowy Jork, na przykład, czy w Ameryce Południowej, jest również wyjątkowo wysoka wilgotność, no to te wydatki energetyczne są ogromne i często te niesiści mają problemy ze skurczami w trakcie spotkań, jakby. Takich, które trwają no, naprawdę długo, a mecze tenisowe mogą trwać i godziny, ale mogą trwać i 6 godzin, więc jest to naprawdę duży rozrzut. Mm -hmm. no, wracając jeszcze do tych y, y, ciepłych krajów, i, i jakby takich powiedzmy najbardziej popularnych turniejów na świecie, typu właśnie USA, Australia, y, Francja, jak bardzo odstajemy? bądź nie odstajemy od tych krajów, jeśli chodzi właśnie o wychowywanie tenisistów? Przede wszystkim jest nam jako Polsce bardzo trudno porównywać się z potęgami tenisowymi, jakimi są Australia, Francja, Stany, ponieważ tak naprawdę oni mają turnieje wielkoszlemowe i to generuje im ogromne zyski, przez co te zyski mogą też zainwestować w zawodników, mają systemy szkolenia. I, i, I to wszystko się napędza. Mają naprawdę ogromne możliwości, żeby wyłapywać te perełki i zapewnić im wszystko, co jest potrzebne. U nas nie mamy wielkich turniejów, więc tych środków, które związek może przeznaczyć, jest no, zdecydowanie mniej. I, trenujemy i, w szopach. I, I też, jako że tenis dopiero robi się coraz bardziej popularny i dopiero jest coraz więcej. I wiedzy o tym i miejsc, w których można grać, i trenerów i wszystkiego, więc tak naprawdę nasz system też nie jest perfekcyjny. System szkolenia nie jest perfekcyjny i nie jest dopracowany i myślę, że, 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 że najbardziej tak naprawdę tym odstajemy, bo że nie ma tak, jako takiego dokładnie sprecyzowanego systemu szkolenia. szkoleniowego. ale mimo to zobacz, odnosimy sukcesy. Nie? No, kiedyś sukcesy radwańskie, Iga Świątek, Hubert Hurkasz, z którym też zresztą. Y Wspólnie osią, osiągnęliście sukces w 2014 roku. To tylko dlatego, że to była determinacja, tak jak i w Twoim przypadku, determinacja, jakby poświęcenie. Czy to raczej jakiś taki przypadek? Na pewno nie przypadek, ponieważ każdy z nas wkłada w to serce, rodzice wkładają w serce. Otaczaliśmy się dobrymi ludźmi, którzy nam dali szansę rozwijać się. Natomiast najważniejsza właśnie tutaj jest ta determinacja i upór i konsekwencja w dążeniu do, do sukcesu i powiedziałbym, że niekoniecznie jest stricte jest to dzięki systemowi szkolenia. A jakbyś właśnie miał tak wskazać jeszcze dzisiaj. Ty z perspektywy właśnie takiego sportowca, który no, jest w tym zawodowo. Co można byłoby poprawić? Co można byłoby na dziś poprawić, żeby żeby ktoś, kto ma dzisiaj, nie wiem, 10-12 lat, 10-12 lat to może już nawet taki wiek powiedzmy, że trochę późno, jakby, jak na start, jeśli chodzi o tenisa, ale jeśli, ale jeśli w ogóle zamarzy mu się i powie, że chce dzisiaj, że chce dzisiaj trenować tenis zawodowo, co można było poprawić, żeby takie, żeby takie osoby w ogóle miały szansę? Nie? Uważam, że teraz akurat już mamy Centrum Szkolenia Związków w Kozerkach i jakby tego nam zawsze brakowało takiej bazy, gdzie właśnie te perełki, czy ci najlepsi zawodnicy mogliby się zjeżdżać i trenować razem, albo wręcz na miejscu trenować, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy porozrzucani po Polsce, a wymagania sparing partnerowe. No, to też są bardzo ważne, żeby trenować z ludźmi, przy którymi możemy się rozwijać, którzy nas motywują do jeszcze większej pracy. Tak samo z, ze zbudowaniem sztabu trenerskiego dookoła siebie. Bardzo ważne jest, żeby od najmłodszych lat, że tak powiem, dziecko uczyć poprawnego ruchu i poprawnej teniki, te techniki, ponieważ im starszy jesteś, tym trudniej te nawyki zmieniać i jakby to jest trochę marnowanie czasu i jakby no to... No to Szkolenia na samym początku jest bardzo ważne, żeby położyć nacisk na. Czyli te na elementy, technikę, ta podstawa, bo nie? Ta podstawa. Jak jest technika, to owszem, całe życie się ją udoskonala, ale to jest jakby baza i podstawa do, no, do gry w tenisa i przede wszystkim do zdrowia, ponieważ im, im, większe im, im więcej turniejów, im większy wiek, tym te obciążenia rosną i tym bardziej może się to odkładać w ciele i w zdrowiu. Więc naprawdę. Technika to jest bardzo ważna od najmłodszych lat. Ty masz zagranicznego trenera? Obecnie tak, zagranicznego trenera mhm. mieszkającego w Polsce. Mhm. A z czego to wynika, właśnie? W sensie, że doświadczenie co zdecydowało? Znaczy, siedzimy w środowisku tenisowym, więc obserwujemy trenerów, wiemy kto, jakie ma podejście. Ja chciałem współpracować z Marcelem, porozmawialiśmy tak naprawdę jego. Wizja na mój tenis pokrywa się z moją wizją na mój tenis. Pracował z wieloma znakomitymi zawodnikami, więc uważam, że swoim doświadczeniem i swoim podejściem do pracy jest w stanie mnie jako zawodnika jeszcze bardziej rozwinąć i przesunąć na wyższy poziom. Partnerem programu jest Mindspace. Jak ty widzisz siebie za jakiś czas, powiedzmy, nie wiem, jak, jak ty sobie zakładasz, że potoczy się dalej twoja kariera, czy ty w ogóle o tym myślisz? Jakby takim moim celem najpierw zawsze było wyjście do tej setki, która jest taką magiczną barierą u nas, gdzie faktycznie... Byłeś 75 najwyżej w ATP. Tak, w zeszłym roku, w lutym byłem 75, natomiast do setki Czyli wszedłem... Czyli już jesteś, wiesz, już jesteś w, w gronie tak naprawdę stu najlepszych tenisistów świata. Tak, i miejsce w SETCE zapewnia przede wszystkim turnieje wielkoszlemowe, na których już naprawdę można zarobić fajne pieniądze, ale też największe turnieje na świecie, jak już się dostajemy do tego turu, do tego cyklu ATP, to, to, to już jest naprawdę granie na, na najwyższym poziomie. Ja pierwszy raz wdarłem się tam już w 2019 roku i tak balansowałem przez te parę lat na. Przełomie tej setki, powiedzmy, między 80 a 120 miejscem. Więc wracając do pytania, w, w zeszłym roku po zakończeniu sezonu e, ożeniłem się i tak naprawdę w tamtym momencie, cze, często mówiłem, że moim następnym celem jest 50, ale w tamtym momencie po ułożeniu sobie sztabu szkoleniowego, który ułożyłem sobie mniej więcej. No w lato już nie pamiętam kiedy dokładnie. W lato zeszłego roku, po ułożeniu sobie prywatne, życia prywatnego. prywatnego, tak pierwszy raz poczułem, że, 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 że jestem gotów tak I realnie, tak autentycznie gotów powalczyć o te moje cele i o granie na jeszcze wyższym poziomie. Wykonałem też mnóstwo pracy z psychologiem, więc. Więc wszystko szło naprawdę w dobrym kierunku. Otoczyłem się z zaufanymi ludźmi, z bardzo dużą wiedzą, którym zaufałem. Mówię o tenisie i o, o poczynaniach stricte tenisowych I, i naprawdę dobrze to wyglądało. No, przydarzyła mi się sytuacja taka, jak przydarzyła no, teraz. Nieszczęsna sytuacja, którą gdzieś tam, no, która była gdzieś tam już poruszana w mediach i, i myślę, że na ten temat to, to można sobie już gdzieś tam poczytać, bo powiedziałeś <sum> dużo i, i jakby w kontekście jak to wyjaśniałeś, no mnie to przekonuje, tak, bo, bo yy, wyszedłeś sam do mediów, powiedziałeś, jaka była sytuacja. Obiektywnie ja przeżywałem najlepszy okres w moim życiu, więc ta wiadomość i ta, cała ta sprawa była dla mnie ciosem, jakby no, ogromnym ciosem. Bardzo, bardzo były to wymagające miesiące dla mnie, ale też dla mojej żony, dla mojej rodziny, dla moich wszystkich bliskich. My nawet pisaliśmy razem w tym czasie, bo ja do ciebie pisałem i, i tak. ja wiem, że nawet, nawet wiesz, umawialiśmy się już wtedy na rozmowę i jakby doskonale rozumiem, że wtedy nie chciałeś też do końca o tym mówić, aczkolwiek no, fa fajnie, że gdzieś, że jednak mimo wszystko sam wyszedłeś do tych mediów i, i no, jakby wyjaśniłeś tę sytuację, nie? bo to jest to jest klucz tego wszystkiego. No właśnie, ale jak się jak teraz, jak będziesz się teraz odbudowywał? W tym sensie, że no zobacz, jest przerwa, nie, jakaś tam dusza. Czy ty w tym czasie trenowałeś, czy ty w tym czasie miałeś jakieś takie e, też mentalne może spotkania, nie wiem, czy z psychologiem, czy z kimś, to by ci pomógł, pomógł też e, przez to przejść i kto teraz ci pomoże wrócić po prostu nie? Do, tej, do tej najlepszej setki? No z psychologiem wykonałem ogromną pracę. No w ogóle, żeby doprowadzić się do porządku jako człowiek, żeby. Powiedzmy, zostawić to za sobą i iść dalej. To tak naprawdę. Teraz już się z tym pogodziłem, ale mnóstwo czasu i pracy, nie tylko psychologa, ale mojej, mojej rodziny, najbliższych, również przyjaciół. No, mnóstwo czasu i to, 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 to mi zajęło, żeby no, wrócić do stanu używalności, że tak powiem. Przez pierwsze miesiące, no tak. No nie, za, nie za bardzo robiłem cokolwiek ze sobą, poza zbieraniem dowodów, walką, wymianami maili, wymianami dokumentów, yy, analizą sytuacji. Jakby no, całą swoją uwagę poświęciłem na jedyne, co mi zostało, czyli na, na walkę z, z zarzutami. I to tak naprawdę trwało, no, nie chcę kłamać, około 7-8 miesięcy, zanim yy, poznałem w ogóle. E, werdykt. No, groziły mi 4 lata, więc. No, znając moją, miesiąc, znając moją sprawę, miesiąc. nie wiedziałem, czy to potrwa, nie wiem, pół roku, 12, 13, 18, czy 4 lata, i tak. No, nie za bardzo trenowałem i nie za bardzo się ruszałem, no, bo straciłem cel, motywację, też oczywiście niechęć i nienawiść się pojawiła. Od razu, mimo no To jest duży cios, wiesz, bo człowiek całe życie poświęca tej, tej dyscyplinie, tak? Robi to z pasji, poświęca do tego, i, i twoi bliscy, tak jak mówiłeś, poświęcili i, i mnóstwo czasu, i mnóstwo pieniędzy i, i, i w ogóle wiele wyrzeczeń w tym kierunku, a nagle a nagle taki trochę, wiesz, strzał i, i teraz nie wiadomo, co dalej robić, więc ja się wcale tobie nie dziwię. Ja się tylko zastanawiam, właśnie jak po takiej przerwie, po tych 13 miesiącach, wracając do sportu, czy ty myślisz, że jakby masz szansę dalej walczyć z tymi najlepszymi, że masz szansę właśnie się odbudować do tego stopnia, że wejść do tej setki i, i być może gonić te marzenia, tak? I być zaraz w pięćdziesiątce, być może nawet zaraz w dziesiątce, no bo potencjał masz, miałeś i, i podejrzewam, że masz dalej ogromny, tylko. Czy też tutaj ta psychika może nie zawiedzie, czy, czy jakieś inne czynniki teraz nie będą tymi, takimi, wiesz, spowalniającymi Ciebie? No, wypadłem z cyklu na no, powiedzmy rok w zaokrągleniu. Jest to sporo czasu. Mimo wszystko najmłodszym zawodnikiem też już nie jestem, bo w styczniu będę miał 28 lat. Natomiast wierzę, że ta sprawa i ten czas, który był mi dany, gdzie u nas w tenisie, często choćby sam okres przygotowawczy, na, na, nasz sezon trwa. 11 miesięcy i my często mamy powiedzmy od 4 do 6 tygodni czasu na przygotowanie się, tak naprawdę zbudowania bazy na cały sezon. No ja tego czasu miałem dużo więcej mimowolnie, więc no w pewnym momencie, jak już spełniłem moje obowiązki mentalne i wypocząłem trochę po całej tej sprawie i wyzdrowiałem mentalnie, to no to zaczęliśmy przygotowania, bo tak naprawdę mógłbym dalej płakać, mógłbym dalej rozgrzebywać i rozpamiętywać, natomiast w pewnym momencie, jeżeli już postanowiłem, że tak, wracam do sportu, chcę to robić, chcę walczyć o moje cele, chcę, chcę żyć dalej, no to trzeba było się wziąć w garść i tak naprawdę od końca sierpnia jestem w przygotowaniach do powrotu wraz z trenerami. Dostaliśmy czas, który i staramy się spożytkować i wykorzystać do popracowania nad elementami, na które, na które nigdy nie było czasu, więc... Takie dopracowywanie tak naprawdę... formy i, i w ogóle dopracowywanie, tak jak mówisz, takich um, rzeczy, które wbrew pozorom mogą teraz ci nawet e, gdzieś tam pomóc, nie? W, w... No tak, właśnie, żeby się fizycznie poprawić i tenisowo poprawić, no i co najważniejsze mentalnie, ponieważ jednak mnóstwo stresu przeżyłem i i tak jak fizycznie wiem, że się dobrze przygotuję i tenisowo, to myślę, że najważniejsza może być Psychika. sfera mentalna. No, wykonaliśmy dużą i wykonuję dalej dużą pracę z psychologiem, natomiast wszystko zweryfikuje kort. Ja głęboko wierzę, że po prostu wrócę silniejszy, nie tylko jako zawodnik, ale też przede wszystkim jako człowiek Z tej sytuacji. To kiedy teraz? Jakie najbliższe plany? Kiedy jakiś pierwszy mecz? Zawieszenie mi się skończyło 29 grudnia. O tyle mam utrudnioną sytuację, że straciłem wszystkie punkty w rankingu, więc byłem 70, teraz zaczynam od absolutnego zera, więc o punkty do rankingu będę się starał w imprezach najniższej rangi i właśnie w takich dwóch turniejach na początku roku już planuję wystartować, które są bodajże w Tunezji. Ile ty musisz takich turniejów teraz rozegrać, żeby właśnie jak najszybciej wrócić do tego rankingu, tej elitarnej setki? Poglądowo wygląda to tak, że u nas w tenisie są trzy kategorie turniejów. Jest najwyższy cykl, czyli ATP Tour, poniżej są Challengery, tak zwane Challengery i najniższym etapem są turnieje Futuresy. I tak jak będąc na mniej więcej 80 miejscu tych punktów miałem łącznie nagromadzonych około 650 tak w, na, w turniejach najniższej rangi za zwycięstwo w całym turnieju mogę dostać 15 więc tak naprawdę będę się również starał bo w tenisie mamy specjalne przepustki o nazwie dzikie karty do turniejów więc na pewno będę się starał o o pomoc po prostu w przyspieszeniu całego procesu u organizatorów. No głównie tych challengerów, czyli tego pośredniego cyklu, z tego względu, że byłem w setce, z reguły dyrektorzy turniejów, turniejów, w których grałem, mnie lubią, dobrze mnie pamiętają, więc no mam nadzieję, że spoglądając na moją historię i na moją niemiłą przygodę, Będą chcieli mi też pomóc właśnie w postaci przyznania tej specjalnej przepustki, żebym miał szansę zagrać turnieje o wyższej rangi, bo, bo przebijanie się od zera dla polskiego tenisisty, już powiem tak, ogólnie tylko i wyłącznie przez turnieje rangi Futures jest bardzo uciążliwe i długie właśnie. To też jest kolejna rzecz, że te wszystkie potęgi tenisowe, mówię o krajach, że oni mają... Dużo turniejów ATP, dużo turniejów rangi challenger i, po i, 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 i mogą promować swoich zawodników, właśnie poprzez przyznawanie im dzikich kart do tych turniejów, przez co mogą pewne etapy albo ominąć, albo przyspieszyć. Możemy spojrzeć nawet na Włochów teraz, którzy od kilku lat mają no mnóstwo turniejów, chyba najwięcej challengerów spośród wszystkich krajów i mają efekty w postaci Sinera, w postaci Musetti'ego i właśnie. Właśnie na tym to polega. U nas to będzie trochę bardziej mozolna droga i trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. Mhm. Natomiast wierzę, że jak raz ją przeszedłem, to już i drugi raz będę w stanie ją przejść. A w jakich ramach czasowych, to już trudno mi powiedzieć. Spoglądając na moich yy, kolegów, którzy również wychodzili po zawieszeniu, często powrót do setki zajmował im około 2-3 lata, więc jest to. No, duży bagaż emocjonalny, duży bagaż stresu, który przełykamy przez cały ten proces. Mam nadzieję, po pierwsze, że w ogóle wrócę do tej setki, że faktycznie mój poziom tenisowy się zwiększy. Ja głęboko wierzę, że w dalszym ciągu to, że ta droga do tej pięćdziesiątki czy do jeszcze wyższego grania się wydłużyła, to nie znaczy, że nie jest możliwa. Wykonuję. Mocną pracę, żeby być jak najlepiej przygotowanym i grać jak najlepiej, więc wierzę, że najlepsze dopiero przede mną. A będąc w tej setce, da się w ogóle wyżyć z tenisa? Będąc w setce, zaczynasz już y, zarabiać. To już y, jest ten moment, w którym faktycznie z tenisa nawet nie, nie tyle, co wychodzić na zero, ale zaczynasz zarabiać. Czyli ty teraz znowu będziesz musiał inwestować. Tak, ponieważ te najniższe turnieje najniższej rangi, tak naprawdę poza możliwością udziału w turnieju, turniej niewiele zapewnia, zapewnia, ponieważ jest niskie price money, bo wynosi na wszystkich zawodników albo 15 albo 25 tysięcy dolarów. To pokryje w ogóle swoje koszty? czy w sensie koszty, Bez pokrycia hoteli, bez pokrycia wyżywienia, więc. Grając turnieje najniższej rangi zawodnik, jeżeli chce polecić z trenerem, to generalnie ten dokłada non-stop i nawet nie wychodzi na zero. Przemieszczając się na turnieje rangi challenger, gdzie już choćby hotel jest zapewniony, też to price money jest większe, no to już powoli można zbliżać się do wyjścia na zero, też nie do zarabiania. A na turniejach rangi ATP to price money już jest naprawdę spore. Gra się w turniejach wielkoszlełowych, gdzie. Gdzie jest to tak naprawdę najbardziej yy, zarobkowe? To są to najbardziej zarobkowe turnieje dla ludzi z dalszym rankingiem w setce, ale z dalszym rankingiem typu nie wiem 70 w górę. Mhm. No i tak naprawdę te turnieje, powiedzmy, są najważniejsze. Jak się do nich dostaje i jeszcze się yy, gdzieś yy, kilka meczów wygra, to to naprawdę i zarabiasz i od razu zapewniasz sobie. No, po prostu kolejne sezony, i przyszłość, to i przestrzeń do inwestowania w siebie. Co byś dzisiaj poradził właśnie młodym adeptom sportu, młodym sportowcom, którzy chcą grać w tenisa? Co jest najważniejsze? Przede wszystkim, żeby nigdy nie tracili tej pasji i tego bakcyla, którego łapią jako dzieciaki. Jest to naprawdę ogromny motor napędowy, jeżeli. Można robić to, co się kocha i to, co się uwielbia robić. Więc bałbym o to, pielęgnował to nie bałbym się mocnej pracy, nie bałbym się ciężkiej pracy, bo tenis idzie w stronę bardziej fizyczną już też też i wiedza, i przygotowania. To wszystko już jest tak obszerne i to się tak rozrosło, że to naprawdę to przygotowanie fizyczne i ciężka praca wkłada na każdego dnia, przy czym ciężka praca nie tylko na treningach, bo to jest też styl życia, to jest właśnie odpoczynek. To jest wyrzeczenia, nie? Właśnie wyrzeczenia. To, jakie wyrzeczenia ty, jakby z czym ty musisz się jakby borykać? Tak? W sensie, będąc w takim cyklu treningowym, to jest tak, że powiedziałeś, że 6 dni w tygodniu trenujesz, ale to jest tak, jak rozumiem. Zero alkoholu, albo ten alkohol bardzo sporadycznie, tak? No. Nie wiem dlaczego akurat mówię o alkoholu, ale, ale, ale to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Nie wiem, czy, jakiś taki, czy jakieś takie w ogóle wyjazdy dłuższe, gdzieś tam rodzinne, czy to w ogóle wchodzi w grę, jak to wygląda? Takie rzeczy z reguły nie wchodzą w grę, z tego względu, że my no, średnio już na tym najwyższym poziomie spędzamy, myślę, że minimum 250 dni poza domem, więc tak naprawdę. No jest to styl życia, którego się trzeba nauczyć, którego trzeba lubić. Życie na walizkach, podróże między krajami, pod, no, cały czas spanie w hotelach do tego stopnia, że czasami już. Brzydko mówiąc, dom się traktuje jak hotel, bo nie wracamy na częściej niż no powiedzmy te dwa-trzy tygodnie. Twoja bo żona to akceptuje? Trzeba lecieć dalej. No, moja żona sama grała w tenisa, no. więc zna to życie, zna, zna te wyrzeczenia, więc... No jest moim ogromnym wsparciem pod tym względem, plus często mieliśmy okazję, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy już byliśmy dorośli, yy, latać razem na turnieje, więc to na pewno ułatwiało nam no, wspólne życie. Mhm. Trudno jest dzisiaj być zawodowym tenisistą w Polsce? Trudno. Trudno jest być zawodowym tenisistą w Polsce. Kamil, na zakończenie mam dla Ciebie 10 szybkich pytań. Liczy się pierwsza myśl. Jestem gotowy. Miejsce na świecie, które zrobiło na tobie największe wrażenie? Melbourne. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa, czyli przywołaj moment beztroski i niczym nieskrępowanej radości. Ach, chyba grę w siatkówkę plażową ze znajomymi, jeszcze jak tam mieliśmy po 8-10 lat na boisku piaskowym. Nowak Dziokowicz czy Rafael Nadal? Do kogo jest ci bliżej? No, bliżej do Dziokowicza. Moment, w którym byłeś z siebie najbardziej dumny. Występ na Igrzyskach Olimpijskich. Twoja najgorsza cecha charakteru? Grzeczność. Moment, w którym zrozumiałeś, że jesteś dorosły. Ta sprawa, która mi się przydarzyła rok temu. Pamiętasz swój pierwszy mecz? Tak, ogólnie pamiętam. Jeszcze nawet te na tym najmniejszym turnieju, ale też te, jak już byłem trochę starszy, tak grał Tron czy mecz Manchester United. Dodam, że Kamil jest yy, fanem jednego i drugiego United. Niestety, niestety twardo United. <laughs> Jeden moment, który byś zmienił, gdybyś mógł cofnąć się w czasie. No, mogę rzucić klasykiem, że w, w pewnych że nie zmieniłbym linii suplementów i nie wpętałbym się w tą sprawę. Australia Open, Roland Garros, Wimbledon czy US Open? Nie mam tutaj jednego wyboru. Najlepiej czuję się w Australii. Bardzo lubię Australię, tak samo jak Nowy Jork. Natomiast Wimbledon jest takim magicznym, legendarnym turniejem, więc jeżeli faktycznie muszę wygrać, to wybrać, to Wimbledon. Natomiast nie jest to takie zero-jedynkowe dla mnie. Kamil, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Życzę Ci powodzenia, życzę Ci tego, żebyś jak najszybciej się odbudował, żebyś szybko wrócił do tej pierwszej setki. Trzymam za ciebie kciuki i mam nadzieję, że niedługo sobie porozmawiamy, jak już będziesz w tej pierwszej dziesiątce. O, dziękuję bardzo. Dzięki. Wszystkiego wielkie. dobrego.